Siemanko, dzisiaj szybki wstęp bez birola, ze względu na to, że miałem być w tym miejscu już godzinę temu. Niestety cały czas pracujemy nad organizacją czasu. W każdym razie zabieram Was dzisiaj na swój trening. Ja na chwilę obecną jestem w 4. tygodniu mojego programu treningowego. Ta mała rozbieżność czasowa wynika z tego, że po prostu pierwszy film montowałem, a właściwie zbierałem się do jego zmontowania przez 2 tygodnie. W każdym razie za chwileczkę uderzamy na CrossFit Dekerta. Na szczęście jest otwarty w Krakowie. Oczywiście biorę udział w zawodach crossfitowych. W każdym razie powiemy sobie trochę więcej na temat mojego progresu i pokażę Wam takie oto badanka, jakie zrobiłem sobie około tydzień temu na temat składu masy mojego ciała. Let's go! Ok, jeszcze zanim zaczniemy trening, dwie szybkie informacje. Pierwsza na temat badań. Wrzucę Wam tutaj gdzieś zdjęcia, myślę, że wielu z Was to zaciekawi. Jest to obecnie jedno z najdokładniejszych badań na rynku, które możecie zrobić i pozwala ono nam przede wszystkim zmierzyć gęstość mineralną kości, zawartość tkanki tłuszczowej z wyszczególnieniem poszczególnych partii mięśniowych, a także beztłuszczową masę ciała. Jest to fajny punkt odniesienia do śledzenia swojego progresu. Niestety zrobiłem to badanie już po 3 tygodniach mojego planu treningowego, gdzie ta waga poszła już do góry o 2,5, a nawet chyba 3 kg, ale myślę, że tak czy siak będzie to fajny punkt odniesienia w przyszłości. No i co, druga informacja na temat Black Friday. Uruchomiliśmy fajne wyprzedaże. Jeżeli chodzi o akcesoria, takie jak paraletki, uspódniacze do nadgarstków, odzież, zniżka 20% z kodem BLACK20. A jeżeli chodzi o moje programy treningowe, to możecie kupić tą największą paczkę zawierającą wszystkie programy, początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany, a także poradnik odżywiania za połowę ceny, także myślę, że naprawdę warto, a my uderzamy sobie teraz na trening. Ok, w związku z tym, że na siłowni odbywało się szkolenie, a na drugiej sali było dosyć głośno, nie byłem w stanie dla Was nagrać nic na temat treningu, w związku z tym robimy sobie taki voice over. A więc tak, dzisiejszy trening poświęciłem na samym początku na naukę skilli i tak sobie założyłem w tym programie. Pracowałem nad straddle planche, jak widzicie ten hold trwał dosłownie 2 sekundy. U mnie zdecydowanie pomaga rozciąganie mięśni przywodzicieli, a także aktywacja mięśni pośladkowych. Jak zobaczycie za chwileczkę, wydłużyło to mojego straddle plancha o sekundę, natomiast myślę, że spokojnie jakbym poświęcił troszeczkę więcej czasu na to rozciąganie, to mogłyby być to nawet 2 sekundy. Oczywiście u mnie mobilność jest głównie ograniczona poprzez budowę mojego stawu biodrowego. Natomiast później zacząłem wykonywać sobie właśnie kilka prób straddle plancha, a także coś nowego, co robię po raz pierwszy w życiu, czyli stanie na rękach podchwytem. I jak widzicie, sprawia mi to dosyć dużo trudności. Jest to naprawdę trudna odmiana stania na rękach. A ja staram się również pracować nad zejściem do straddle plancha. I dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że po raz pierwszy udało mi się przytrzymać sekundę. Także jestem mega zadowolony. Później przechodzę sobie do front levera. I zarówno straddle planche, jak i front lever, no niestety nie idą w parze z budowaniem masy mięśniowej. Niestety ta dodatkowa masa sprawia, że ten element jest znacznie trudniejszy. Natomiast w dalszym ciągu jestem w stanie utrzymywać zarówno fronta, jak i straddle plancha przez kilka sekund, także jestem zadowolony. Jak widzicie, tutaj staram się troszeczkę urozmaicić swój trening. Robię sobie jakieś tam schodki, przejścia do back levera, później negatywy do fronta. I pracuję sobie właśnie w ten sposób, między innymi nad moją wytrzymałością. Następnie przechodzę do głównej części treningu. Zaczynam sobie od 4 serii pompek w stawie na rękach. I tutaj dosyć fajny progres. Jak widzicie, te pompki są dosyć głębokie. Staram się schodzić głową do samej ziemi. I powiem Wam, że na przestrzeni ostatniego miesiąca, 4 tygodni treningów, udało mi się zwiększyć tutaj liczbę powtórzeń łącznie z 20 powtórzeń w 4 seriach do 26 powtórzeń, także zdecydowanie udało mi się tutaj to poprawić i jestem naprawdę zadowolony. Czasami mam problem z balansem, jak widzieliście, staram się od razu wrócić do stania na rękach i wykonać dodatkowe powtórzenia. Po wykonaniu pompek stają na rękach, przechodzę sobie do podciągnięć na jednej ręce i tutaj również progres. Pierwsze tygodnie podciągnięć wykonywałem przy asekuracji gumy oporowej. Teraz jestem w stanie wykonać jedno pełne powtórzenie, jak widzieliście, słabą, mizerną połówkę drugiego. No i co? Po wykonaniu 4 serii podciągnięć na jednej ręce
przechodzę sobie do kolejnego ćwiczenia, jakim są wznosy do front levera. Zazwyczaj w programie mam również martwy ciąg klasyczny, natomiast ze względu na mega przemęczony mięsień czworoboczny po treningu boksu, który był dzień wcześniej, no przełożyłem sobie to ćwiczenie na następny dzień treningowy. Jak widzicie, wznosy do front levera, tutaj również udało mi się dokładać liczbę powtórzeń z tygodnia na tydzień i obecnie w tym treningu udało mi się wykonać w pierwszej serii 6 powtórzeń, w drugiej 6, w trzeciej 4 i w czwartej 4. Dla porównania w pierwszym tygodniu były to 5 powtórzeń w pierwszej serii, 4 powtórzenia w drugiej i po 3 powtórzenia w dwóch pozostałych seriach. Wznosy do front levera to zdecydowanie moje ulubione ćwiczenie do tego elementu. Co więcej, wykonywać je można w dowolnej progresji front levera, także każdy może dopasować je do swojego poziomu. I następnie przechodzę sobie do wyciskania sztangi nad głowę. Tutaj zawsze zaczynam od serii wstępnej, pracując sobie na mniejszym obciążeniu, później dokładam obciążenie. Zaczynałem w tym programie od 40 kg na 5 powtórzeń, oczywiście 4 serie. I tutaj udawało mi się progresować z tygodnia na tydzień o 2,5 kg. W dzisiejszym treningu przypadło mi 50 kg i o ile pierwszą serię udało mi się wykonać w skali RP około 9,5, to niestety druga, trzecia i czwarta skończyła się na dosłownie 4 powtórzeniach. I w takich sytuacjach wybieram sobie dwie opcje. Albo decyduję się na zmniejszenie obciążenia i zrobienie większej liczby powtórzeń, tak aby ta objętość była większa niż tydzień temu, lub decyduję się tak jak dzisiaj na pozostawienie 50 kg i po prostu zrobienie jednego powtórzenia mniej. I docelowo w kolejnym tygodniu staram się już wykonać pełne 5 powtórzeń w każdej serii. Okej, a więc tak wyglądał mój trening. Niestety nie udało mi się nagrać tego vloga tak jak chciałem. Dzisiaj wszystko szło pod górkę, ale mam nadzieję, że tak czy siak Wam się spodoba. A ja będę wkraczać sobie powoli w kolejny program treningowy. Okej, właśnie skończyłem trening. Niestety moja koncepcja na tego vloga legła w gruzach. Niestety chciałem go nagrać w nieco innej formie, poopowiadać Wam trochę na treningu. A teraz zamawiam Ubera i lecę do biura zgarnąć samochód i parę nowych sprzętów, które zawiozę na sesję zdjęciową, tak aby wpadły jeszcze na stronę Kali przed Black Friday. No i co? Lecimy! A więc odebrałem dresy w kolorze szarym. Wyglądają mega fajnie. Mega dobry materiał, który już sprawdziliśmy na czarnych dresach, kieszonki i na trening. Siema, siema. Siema, właśnie. Przygotowujesz? No, skręciłem wszystko. No, bo widzisz, tutaj były... Jest spornik, ale? Tak, to są sporniczki. I na kwadratową śrubę dał. I konat sobie nie poradzi. Okej, mamy teraz chwilkę wolnego i zdecydowanie powiem Wam, że nie będę zadowolony z dzisiejszego vloga, bo wszystko działo się na mega spontanie. Właściwie może nawet nie spontanie, co zebrało się tyle rzeczy, które dzisiaj musiałem zrobić, że po prostu ze wszystkim nie wyrobiłem. W związku z tym nie nagrałem żadnych b-roli. Spróbuję jakoś to zedytować. W każdym razie zadaliście naprawdę masę fajnych pytań i powiem Wam, że miałem problem wybrać tylko kilka. W związku z tym zdecydowałem, że nagram po prostu Q&A w osobnym filmie, a dzisiaj odpowiem na dosłownie kilka pytanek. Także niedługo na kanale pojawi się Q&A. Dobra, zaczynamy sobie od pierwszego pytania. Cześć Darek, jak wygląda Twoja nauka angielskiego? To pytanie pojawia się dość często. Ja osobiście nie uważam, żeby mój angielski był na jakimś super poziomie, zwłaszcza akcent. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się polecieć do Stanów i troszeczkę podłapać tego akcentu, bo chciałbym tam poprzybywać około 2 miesiące. Natomiast jeżeli chodzi o samą naukę, ja uczyłem się w szkole, czyli praktycznie tak jak każdy z Was. Oprócz tego, po wypuszczeniu filmu z transformacji było bardzo dużo pytań po angielsku. W związku z tym zdecydowałem się rozpocząć swój kanał w języku angielskim. No i tam tak naprawdę uczyłem się tego angielskiego. I nie tylko tam, bo odpisywałem praktycznie codziennie na kilkadziesiąt wiadomości w języku angielskim. I po prostu pracując z tym językiem na co dzień, byłem w stanie podłapać
dosyć sporo nowych słówek. Natomiast pierwsze początki nagrywania vlogów w języku angielskim to była jakaś masakra. Później starałem się dochodzić do wprawy i przede wszystkim oglądałem swoje filmy, wyciągałem wnioski, starałem się poprawiać słownictwo w coraz to nowszych filmach. Dobra, i przechodzimy sobie do drugiego pytania. Czy jesteś zadowolony z Mercedesa? Tak, może oprócz tego, że tydzień temu padła mi w nim skrzynia biegów. Jak widzicie, jestem w samochodzie wspólnika i to jest właśnie przyczyną. Mercedes od ponad tygodnia jest w serwisie i w sumie co mam wam powiedzieć? No samochód, który w teorii powinien być położony do jazdy sportowej, przystosowany do większych obciążeń. Te jednostki oczywiście są bardzo mocno wysilone, bo tam mamy dosłownie 2 litry, z czego uzyskujemy 380 koni, no obstawiam, że wszystkie podzespoły powinny być przygotowane. Natomiast samochód był na torze dosłownie 2 razy w życiu. Przez ostatni rok jeździłem głównie na komforcie. Nie był ten samochód naprawdę upalany i pada skrzynia biegów. No co mam wam powiedzieć? Ja walczę teraz o nową skrzynię. Co prawda nie mam gwarancji, ale myślę, że jakoś uda mi się to ogarnąć po kosztach. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no spoko. Natomiast ja od jakiegoś czasu zdecydowanie bardziej jestem skłonny do samochodu z napędem na tył. I gdzieś tam powoli przymierzam się do zrobienia cesji leasingu lub na razie zmienienia tego samochodu na coś nawet słabszego, a później wejść w jakiś fajniejszy temat. Jestem na redukcji, czy masło orzechowe może mnie cofać do tyłu? Jakie ilości są akceptowalne? Oczywiście masło orzechowe jest akceptowalne podczas redukcji, ze względu na to, że tak naprawdę rozbija się to wszystko o bilans kaloryczny. Oczywiście masło orzechowe jest wysokokaloryczne, w związku z tym, jeżeli jesteśmy na niskich kaloriach, spożywanie go może nie jest koniecznie najlepszym pomysłem, po prostu ze względu na to, że nie zapchacie się tym i możecie chodzić głodni. Natomiast jeżeli jesteście w stanie tak rozłożyć swoje posiłki w trakcie dnia, żeby dodać sobie tam również masło orzechowe i zmieścić się w tym pułapie kalorii, no to nie ma żadnego problemu. Dobra, i przechodzimy sobie teraz do ostatniego pytanka, na resztę odpowiem w następnym filmie. Czy ćwiczenia kalistyniczne naprawdę charakteryzują się tym, że na treningach spala się stosunkowo więcej kalorii, przez co ciała osób ćwiczących ten sport są w większości nisko zatłuszczone? Rzeczywiście jest, można zauważyć taką tendencję, że osoby trenujące kalistenikę zazwyczaj mają niski poziom tkanki tłuszczowej, natomiast według mnie nie wynika to z tego, że te ćwiczenia spalają więcej kalorii, bo jeżeli spojrzymy sobie na trójboistę lub nawet na kulturystę, który obecnie korzysta z programu treningowego o naprawdę wysokiej objętości lub intensywności, to oczywiście oni również będą spalać bardzo dużo kalorii, tak samo jak osoby z crossfitu zdecydowanie więcej, a one nie zawsze charakteryzują się niskim poziomem tkanki tłuszczowej. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kalistenikę, wynika to bardziej z tego faktu, że ta dodatkowa masa ciała jest tak naprawdę niepotrzebna. Czyli wszystkie osoby, które zabierają się za nieco bardziej zaawansowane elementy, statyczne jak i dynamiczne, chcą po prostu utrzymywać niższą tkankę tłuszczową ze względu na to, że są później w stanie z większą łatwością uczyć się tych nieco bardziej zaawansowanych elementów. Słuchajcie, w tym miejscu kończymy dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie komentarz, zostawiajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o Black Friday na Cali Athletics. Ja pamiętam o filmie, który wam obiecałem na temat posiłków, jakie obecnie sobie przygotowuję. Ten film wleci prawdopodobnie zaraz po Q&A. No i co, trzymajcie kciuki za mój progres i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.